Niezatapialni. Witamy w 199,5 odcinku Niezatapialnych, wow. Najlepszego podcastu po tej stronie Mississippi. Witają się z wami... Ewa Smolańska reprezentuje własne opinie. Nie wiedziałam o niczym z tych rzeczy, które powiedział Tomek. Dominik Gąska. I Tomek Pstrągowski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o giereczkach, będziemy rozmawiać o filmach i będziemy rozmawiać o popkulturze i o serialu nawet animowanym będziemy rozmawiać. Zaczniemy dyskusję od filmu dokumentarnego We Are All Right, ponieważ... Wszystko z nami w porządku, ponieważ tytuł jest ironiczny, ponieważ Iga nas zmusiła, żebyśmy go obejrzeli i go obejrzeliśmy. Czy i tytuł mamy jest ironiczny? To też jest swoje... Tak mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że ten tytuł ma pokazać, że wszystko jest z nimi w porządku, bez względu na cokolwiek. Ale to możemy... Dobra, no właśnie, zachowajcie te myśli na za 3 minuty dosłownie. Chciałem powiedzieć, tylko zaznaczyć, że nawet to, co Tomek powiedział, że ten tytuł jest ironiczny, jeszcze zostanie poddane dyskusji. Będziemy rozmawiać również o Cyberpunku 2077, ponieważ... Ponieważ będzie ono. Niemożliwe jest nie rozmawiać o Cyberpunku 2077 w ostatnich dniach. Postaramy się teraz skupić na reakcjach. Przepraszam, pohałasowałem. Ludzi trochę. Na 48-minutowy gameplay opublikowany. I będziemy to również... To był mniej więcej ten sam gameplay, co... To było to samo demo, co na Gamescomie. Ja w ogóle słyszałam takie coś, co... Ja nie mam jak tego sprawić organoleptycznie, ponieważ na Gamescomie, na którym byłam i wpuszczano mnie do łódki CD-ów, ludzie mówili, że to wygląda jak pre-recording. Dobra. Wszystko, co było tam i wszystko, co wrócimy było... Wrócimy do tego, jak będziemy rozmawiać o tym temacie, dobrze? Dobra, to nie sorry. Wygląda tak. Nie, to jest jakieś... Dobra. I będziemy również rozmawiać o Dark Soulsach, które tak. są już skończoną serią tak. podobnież postawiono już kropkę, tak. ale w związku z tym studio From Software robi dobrą grę, która bardzo przypomina Dark Soulsy i którą nie. Iga widziała i będzie argumentować w takim razie, że nie przypomina Dark Soulsów. Dla mnie przypomina przynajmniej z tego, co pokazywali gameplay. I również będziemy rozmawiać o rozczarowanych, którzy są rozczarowujący. musiałem to powiedzieć, ale wszyscy niestety go używają w swoich recenzjach, że to jest serial, który ma przynajmniej dobry tytuł. Dominik się śmieje. A Dominika trafiło. Ale jak on się zaczął śmiać w ogóle? On się nigdy tak nie śmiał, co zrobiłeś. Dominik odkrywa teraz poczucie humoru na trzeźwo. Jak jest Dominik? Okej, okay, chyba jest najśmieszny. No, przez przypadek trafiłem w ogóle z najlepszym dowcipem ever. Już nigdy nic nie będzie śmieszne teraz dla Dominika. This is the greatest song in the world, this is tak. not a tribute. No, to było śmieszne, no co mam powiedzieć. Już? Dobra, we are all right. We are all right. Czy możemy mówić wszystko z nami w porządku? To centralnie ma polski tytuł. Tak? Jest no o nie, Polakach. No mi mi się wyświetlał jako We Are All Right i oglądałem jako no We Are tak, All Right. No tak, ale wszystko z nami w porządku. No. Myślę, że będzie nam prościej, bo All Right nie jest. Jest to polski film słowem. I tutaj od razu pierwszy zarzut, jak każdy polski film, 20% wypowiedzi dialogu. Jest niezrozumiałe. Tak. Jakby w tej materii jest totalnie polskim filmem. To jest film autorstwa Borysa Nieśpielaka, którego pozdrawiam, który ja widziałam na pokazie we Wrocławiu w kinie, bo ten film jeździł, był też na tym Pyrkonie, na którym byliśmy, tylko że nie poszliśmy na niego, bo robiliśmy inne rzeczy. Mhm. No i miał swoją premierę na Steamie. O czym opowiada ten film? Słucham? O czym opowiada? Tak, opowiada, to jest taki indie game the movie, tylko o studiu polskim, które stworzyło grę Liść Szpir. Takie mówione z niemiecka, z germańska. Tak, bo jest to gra osadzona w takich klimatach jakby bogów germańskich, więc stąd najprawdopodobniej się to bierze. I jest pokazany proces, który się jakby... Historia się nie zaczyna od tego, jak oni zaczynają tworzyć tę grę, tylko jak ta gra już jest na takim wykończeniu, będą ją wydawać. I jest tam wątek jeszcze wydawnictwa i pomocy od studia Crunching Koalas, która pomaga im to wydać na no PlayStation właśnie. 4. I widzisz, i tutaj od razu przejdę tak płynnie. I ja jeszcze może skończę, o czym jest ten film. I ogólnie gra po wyjściu zbiera dosyć dobre recenzje i ma dosyć dobry feedback taki krytyczny, ale się nie sprzedaje i nie przynosi zysku. Tak. Tak. I o tym jest ta historia. Ty w zasadzie już opowiedziałeś ten film, bo to jest na końcu tak. tego filmu. I teraz, ale wszystko z nim w porządku. Ja od razu chcę zauważyć, bo to, co powiedziała Iga, jest dla mnie dobrym przyczynkiem do mojej ocenie tego filmu, czy do mojej reakcji na ten film bardziej. Ty powiedziałaś, że tam jest wątek pomocy studia Crunching Koalas. Ja musiałem się dowiedzieć od ciebie, bo z filmu dla mnie to nie było jasne. Nie było jasne? Nie było okay. to dla mnie jasne, dlatego że, i to jest mój jeden z podstawowych zarzutów do tego filmu, on
jest ciekawy, jak mówi o tej grze i o powstawaniu tej gry, i on jest ciekawy, i wypowiedzi tych ludzi są ciekawe, jak mówią o tworzeniu tej gry i jak mówią o sytuacji na rynku gier, natomiast jest kompletnie nieciekawy, jak pokazuje ich jako ludzi i jak pokazuje ich prywatne życia, bo to pokazuje takie moje, jakby udowadnia takie moje przeczucie, które też znam z własnego doświadczenia i z własnych kręgów, że ludzie tworzący gry są często bardzo ciekawymi ludźmi, fascynującymi ludźmi, którzy mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, a jednocześnie wiodą fundamentalnie strasznie nieciekawe życie. I w tym filmie jest... Ja z własnego doświadczenia jestem w stanie jest strasznie tego powiedzieć. Jest strasznie dużo w tym filmie takiego tła, takiego trzech typów siedzi na ławce i gada. Palą fajkę. Ta laska, która całuje tego typa 4 razy chyba w trakcie tego filmu. Jak na końcu filmu jeszcze było, że on się z nią zaręczył. Tak, oczywiście, że się z nią zaręczył. W końcu podawali się już 4 razy. No ale jakby jest... No to jest dobrze prowadzona fabuła. To jest typowy romans w ogóle growy. No dokładnie, ale jest tak, tam jest takie... Takie wstawki ich osobiste o nich są tak nieciekawe. Po prostu wystarczająco często opcji dialogową wybierał w romansu. Są tak nieciekawe, a jednocześnie jest im poświęcane tak dużo czasu. Takim pokazywaniu ich jako ludzi. Prywatnie tylko chciałam powiedzieć, że najprawdopodobniej wątki biograficzne, bo to są takie wątki biograficzne w dokumentach na temat tworzenia gier są dlatego, że tworzenie gier jest super nieinteresującym tematem. Ale, no dobrze, ale właśnie wydaje mi się, że dużo bardziej, no to być może jest to w jakiś sposób, może nie jest problemem sam pomysł pokazywania ich życia prywatnego, ale być może ktoś nie umiał wejść dostatecznie głęboko, bo są takie momenty, takie krótkie momenty, szczególnie w tych rozmowach z nich, bo te rozmowy z nimi, takie kiedy ktoś mówi do kamery, są najciekawsze w tym filmie. I wtedy jakby coś widać głębiej, widać jakiś coś ciekawego w ich osobach, ale te scenki, te fragmenty, które producent czy reżyser wybrał, te takie scenki z życia, moim zdaniem nie są nieciekawe, więc może nie umiem jakoś wejść głęboko w ich głowę albo w ich życie, żeby pokazać coś ciekawego, co się dzieje w tym życiu. No. Ja mam, bardzo się zgadzam z Dominikiem, a jakby mój główny zarzut do tego filmu, który uważam, że to jest... ciekawy temat. Ten film podejmuje ciekawy temat i chcę o nim opowiedzieć w ciekawy sposób, ale zupełnie mu to nie wychodzi, co nie? Uważam, że on jest warsztatowo nieudany, ten film. I mój największy zarzut do tego filmu polega na tym, że on się skupia właśnie na paleniu fajek, tak, a nie skupia się w ogóle na grze, o której opowiada. No dokładnie, jest... od czego ja wyszedłem, że Crunching Koala, że jakby oni... Powiedzielibyście, że ten film to jest dokument o paleniu papierosów. Że wydaje mi się, że bardziej niż o tworzeniu gier. Że jest to ważniejsze niż robienie gry. Ja się nie dowiedziałem, tak naprawdę trochę się dowiedziałem, o czym to jest gra na koniec. No właśnie... Mogę? Bo tak. Ja nie googlałem wcześniej tego Lichtspiel, nie wiedziałem w ogóle, co to jest za gra. Tam mniej więcej w połowie filmu jest taka scena, jak oni w końcu odpalają tą grę, bo przez połowę filmu w ogóle nie wiesz, co to jest za gra, w ogóle nie wiesz, co tam się dzieje w tej grze i tak dalej. I w połowie filmu jest taka scena, jak oni odpalają tą grę, jest to taki symboliczny ruch kamery, który się odwraca od telewizora i na ich twarze jakby, co nie, że ich twarze są ważniejsze niż ta gra. I tak naprawdę sam gameplay tej gry to dopiero w momencie premiery widzimy i wtedy dopiero dociera do mnie, że kurde, to co oni tam zrobili, to jest dosyć ciekawe i bardzo interesujące byłoby, jak wyglądał proces twórczy, jak oni tworzyli pomysł na germańską science fiction parodię rzucania kurde oszczepem, co nie? Tylko właśnie to wynika też z faktu, jak powiedziałam, Indie Game The Movie, bo już... Nie wiem, wydaje mi się, że opłaca się porównywać te dwie produkcje. Ja nie widziałem The Game The Movie, więc... niestety nie całe. On pokazuje troszeczkę dłuższy proces produkcyjny gry samej. A tutaj ta gra jest przed samym wydaniem, więc najprawdopodobniej to, o czym ty mówisz, w jaki sposób oni dochodzili do rzeczy, to w ogóle nawet nie było w planach. A to jest rzeczywiście najciekawszy w ogóle aspekt robienia gry, to jest dochodzenie do pomysłu i czemu ten pomysł nagle działa, nagle siedzi. On nawet w pewnym momencie mówi. Jest taka scena, kiedy jeden z tych bohaterów mówi... przepraszam, bo ja ich nie znam osobiście, więc też nie rozpoznawałem ich w filmie. Mówisz, że ten taki ciekawy, to co jest ciekawe w tworzeniu gier, czyli ta praca koncepcyjna, wymyślanie, tworzenie jakiegoś prototypu to jest 10%, a 90% to jest takie dłubanie, poprawianie błędów i tak. No to akurat te 10%, jak on sam mówi, on sam o tym wie. Chcesz tego 10%, sam tak? O tym wie, no to opowiedz ci o tym 10%, bo to jest, sam mówisz, że to jest ciekawe, nie? Ale nie, mówicie o tych 90%, które są nieciekawe, nie? No i faktycznie tak, jest to nieciekawe. Ten film ma też moim zdaniem taki dosyć duży problem, jeżeli chodzi o linię dramatyczną, bo Indie Game The Movie bazuje na Philu Fishu, który ma ten wątek, w którym zanim ma wydać Feza, którego już jest powiedziane, że robi 4 lata,
jego wspólnik odchodzi od niego i jakby on ma w ręku tą moc, że on może nie pozwolić wydać tej gry. Ta gra może się nie ukazać tylko przez to, jeżeli ten typ nie podpisze jakichś papierów, tak? I jakby cały ten film jest zbudowany na tym dramacie, bo tam wątki Macmillana i te wszystkie inne, to jest po prostu zapychacz, jakby w stosunku do dramaturgii tego wątku Fisza. I to, jak on tam w ogóle mówi, że on się chyba powiesi, jeżeli on nie wyda tej gry, bo już tak długo po prostu robi się tak z niej utożsamia, tutaj tego nie ma, bo tutaj nie ma tego, nie ma tej takiej dramaturgii, bo w ogóle bardzo mało jest dramaturgii tak naprawdę w tworzeniu gry, tak? Tam jest ten moment kulminacyjny, gdzie oni wydają tą grę, w sensie, gdzie wszyscy siedzą w studiu i ona jest live i oni się patrzą, jak ludzie reagują i tam na streamerów patrzą i tam wszystko. I to jest bardzo fajne zawiązanie tego, ale no to nie jest tak dramatyczne jak Fisz, który mówi, że się powiesi, natomiast tak? Tak. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, żeby nie było tak super negatywnie, co mi się w tym filmie podobało. Ja mam wrażenie, że nie określiście go jakoś mocno negatywnie, bo w dwójkę stwierdziliście, że to jest ciekawa historia. To jest, nie, nie uważam, że to jest ciekawa historia. A, no to Tomek tak uważam, powiem. Dobrze, że ten film istnieje, mm-hmm. I uważam, że fundamentalnie to, co on chce zrobić, jakby jego pomysł, znaczy pomysł jego, nie, może nie tyle pomysł na niego, co wizja tego filmu jest fundamentalnie dobra, bo to jest film o porażce, który jednocześnie pokazuje porażkę nie jako tragedię, tylko jako normalną część życia. I oni o tym takim, ona też o czymś takim mówi, jeden z nich w tym filmie, że strasznie nie lubi tych takich indie success stories. Mm-hmm. Że tutaj taka historia, że o, wziął tam, sam stworzył grę tam Notch, nie, i sprzedał za miliardy dolarów Microsoftowi. Że to są jednostkowe przypadki, że większości tych gier nawet nie słyszymy. Większości tych ludzi nawet nie słyszymy. Mm-hmm. Więc to, że powstał taki film, który pokazuje to, pokazuje jednych z tych ludzi, jedną z tych gier, o których nawet nie usłyszeliście, to jest fajne i pokazuje jednocześnie właśnie, i moim zdaniem dlatego ten tytuł jest nieironiczny, bo on na koniec pokazuje, że ta w cudzysłowie ich porażka, że mimo tej porażki jest wszystko z nimi w porządku, że robią dalej, że to jest część, że to jest część procesu twórczego, że ta porażka i to rozczarowanie tym wszystkim, to jest po prostu coś, z czym trzeba się pogodzić. Ta gra w ogóle, i takie jest potem, robienie gier. Tam w epilogu są takie slajdy jakby i ona wyszła na Switcha i ona tam na Switchu już trochę lepiej sprzedała niż to, co widzieli na Steamie. Ale tak, jest taki film jakby co, jest dostępny na Steamie. Mam, w ogóle dla mnie najciekawsze, bo teraz też gram w Messengera i Dominik też z niego gra, więc być może jeszcze porozmawiamy na ten temat. Ale właśnie jak oglądałem ten film, jak gram w Messengera, to dla mnie w takich grach najciekawsze jakby jest jak oni dochodzą do tego, że te gry działają. Bo żeby zrobić dobrą grę o rzucanie włóczni, o taką skillową grę, nie? No tam muszą Z jedną mechaniką tak naprawdę. Tak, oni albo muszą być jakimiś geniuszami wyważenia, albo muszą po prostu wkładać tam tysiące godzin prób i błędów, co nie? Mhm. I ja trochę miałem nadzieję, że o tym, że oni pokażą, że w końcu ktoś im pokaże, jak to się robi, co nie? Bo to jest idealna gra właśnie na to, zwłaszcza, że tam z tych recenzji wynikało, że ona jest dobrze zbalansowana i że właśnie, że jest fajnym wyzwaniem takim, z którym dobrze, fajnie jest się mierzyć, co nie? Taką dobrą frustrację grową, a właśnie tego też w ogóle w tym filmie nie ma, co nie? Ja go obejrzałem, bawiłem się tam nie najgorzej, jakby, ale z drugiej sobie piątki. Ale z drugiej strony, wiesz, ja skończyłem filmoznawstwo i oglądam dużo filmów i lubię oceniać też filmy. Filmoznawstwo. Też skończyłeś filmoznawstwo? No trochę tak. Moje rozszerzane studiów magisterskich to no, praktycznie. To nie wiedziałem nawet. Ja nie skończyłem nic, okej? Okay? ale jakby chodzi mi o to, że. Chodzi mi o. Twoja opinia jest nieważna. Nie, chodzi mi o to, że to też jest film. No tak, jakby, tak, jak najbardziej. I on warsztatowo jest bardzo słaby. No ja niestety nie miałem tak jak Tomek, bo ja nie skończyłem filmu z Aslan, znowu gówno wiem. I ja się nudziłem. Ja autentycznie miałem momenty... Dlatego, że nie skończyłeś filmu z Aslan, sorry. Ale widziałeś, jak kamera albo nudno pracuje, albo źle pracuje. Właśnie sam mówiłeś, że dźwięk jest źle podłożony, co nie? Dramaturgia jest źle zbudowana w tym filmie. Tomek chyba wie lepiej o mnie myśli niż ja, bo nie miałem pojęcia, czy kamera dobrze pracuje, czy źle pracuje, nie. Ale to, co widziałem na pewno... to, że ma bardzo źle rozłożoną dramaturgię ten film. I nawet nie chodzi o to, że samej historii brakuje dramaturgii, tylko że właśnie zbyt dużo czasu poświęca na takie rzeczy fundamentalnie bardzo mało istotne. Mm. Na taki fluff, na takie... Piesek jest fajny. Ja kumam, że to ma być... Słucham? To był piesek. Właśnie, ten piesek. Super, to takie, co? Ja kumam, że to ma ich pokazywać jako ludzi, ale w tym ich ale wyobrażam sobie, że jeżeli jestem dokumentalistą i chcę zrobić film dokumentalny i pokazuję moich bohaterów jako ludzi, to czemuś służy. A tutaj to nie służy niczemu innemu i mam takie, okej, jakby jedyny wniosek jaki z tego wypływa, to okej, tak są tu ludzie i tak mają życia i on ma mamę i ma dom i ma przyjaciół i chodzi na piwo czasami, nie?
No, niech mnie nie źle. Jakby okej. Okay. Dajcie mu Oscara. Ale to nie jest taki humor story, które wiesz, które porusza strunę jakoś głęboko we mnie. Nie? Ale z drugiej strony to, co dobrze pokazuje ten film, to jest jakaś taka straszna naiwność tych ludzi, tego zespołu, który tworzy tę grę. No bo ja nie wiem, być może tam się działo coś za kulisami, czego ten film nie pokazuje, ale jeżeli ten film pokazuje uczciwie ten proces, to no to to jest gra, która w ogóle nie miała marketingu. Jakby tak zero. No oni liczyli, że nie wiem, że wyślą maile i że ludzie się zainteresują i zaczną kupować ich grę. I że ktoś napisze na Kotaku i że ten. I oni to, robili dwa lata grę, której w ogóle nawet nie próbowali sprzedać, co nie? Mm. Tak naprawdę. Dominik, przerwałem ci. Nie, momencie... w zasadzie no, zgadzam się z tobą. Mogę powtórzyć to, co ty powiedziałeś. Nie? To powtórz. Nie, zobaczymy, czy słuchałeś. Okej, chciałem powiedzieć, że tam w pewnym momencie jeden z nich mówi, że nie potrzebują wydawcy, po co im wydawca, tak. Że wydawca nie jest jak Jezus. I trochę tym mi pokazuje, po co im był ten wydawca właśnie, że to wydawca robi ten marketing i to wszystko, co by wam zabrakło. Nie? To było bardzo, tak swoją drogą, czy ja mogę chwilkę, bo wiem, że w zeszłym tygodniu rozmawialiście o Gamescomie. No. Ale moc wydawcy w ogóle gier indie, budka Devolvera tam, to była tak. Taka kurde moc na tej strefie biznesowej. No. Oni mają tak dobre portfolio w ogóle, okazji, wszystko co pokazują jest tak super. Ja spędziłem w tej budce Devolvera pół pierwszego dnia i mówiłem to tydzień temu i to było super fun. Tak, w ogóle właśnie chciałam powiedzieć, ja tam byłam trzy razy tak. I ja się tak dobrze tam bawiłam w ogóle z samego faktu, że tam weszłam i sobie wtedy tak pomyślałam, kurde, czemu nie pracuję do Devolvera? Miałam takie, bo to wydawca. tam spoko. Ale nie, naprawdę super mi tak, to stworzyło. I mieli super gry, super stoisko i mieli też fajnych ludzi, którzy to ogarniali w ogóle. To, co naprawdę, ja mówiłem tydzień temu i też przy okazji ja byłem trochę zły na Bartka, że mnie wepchnął tak bardzo w indyki na tego Gamescoma, a potem byłem super szczęśliwy, bo też w tych indykach jest tak i właśnie w tej budce Devolvera też tak było, że siadasz przed grą i obok ciebie stoi typ, który zrobił tą grę. Mhm. Nie sadzają cię. Bo ze mną nawet pili piwko. Na Call of Duty na byłem. Na pikuniku. Na Call of Duty byłem i siadasz z 20 typami i grasz w Call of Duty. Swoją drogą też było super, bo też mówiłem o tym, ja uwielbiam grać w gry multi na takich imprezach. Ja grałam w World War 3, tylko bo ludzie są zawsze super słabi na tych imprezach w tej gry. Nie wiem, ja dostałam tak w dupę. To jest drugi strony. Ja się zgadzam. Ale tak, a właśnie te indyki, ten Devolver był bardzo, bardzo fajny, bardzo tak dobrze, to jest wspomnienie dla mnie i fajne. Ja mam jeszcze, przeglądam, żeby skończyć już temat filmu, to mam jeszcze w notatkach tak napisane, że Tomek jest super. Bardzo dobra ścieżka dźwiękowa, Maciej Zakrzewski ją robił. Tak, znaczy, to prawda, ta muzyczka jest fajna. Tak, że no, ona ma swoje momenty, naprawdę, zwłaszcza w porównaniu do tego, że film jest dosyć... Znaczy jedyna dramaturgia w ogóle. Poniżej przeciętności, tak. Przypuszczam, że gdyby nie ta muzyka, to właśnie tej muzyce... A przy okazji gra sama też ma dobrą ścieżkę dźwiękową, więc one się przenikają, jakby ścieżka dźwiękowa tak. Filmu z ścieżką dźwiękową. Tak, wygląda pretty... Tak, wygląda bardzo tak. Spoko. I taki, no... Jest bardzo bolesna scena mycia okna. Jest tam taka scena, że on wypisuje sobie te stretch gole, co nie tam, co będzie robił, że, co muszą osiągnąć jeszcze przed wydaniem gry, a na końcu jest symboliczna scena, jak on myje to okno. I jestem absolutnie pewien, że ta scena jest zreżyserowana, bo nikt kurwa tak nie myje okna. On nie myje okna, on rozmazuje brud po szybie. Możesz mi powiedzieć, jak wygląda twoja notatka na ten temat? Bolesna scena mycia okna. Czy możemy tak nazwać twój tom poezji? Jest również druga scena, która też moim zdaniem jest wyreżyserowana i też służy tylko i wyłącznie budowaniu dramaturgii, takiej sztucznej dramaturgii w filmie dokumentalnym. Jak oni już wydają tą grę i tam chcą zbudować jakieś chyba takie emocje i on stoi w kuchni i nagle jeszcze łyżeczką. I kroi pomarańcze tak, i nożem. To nóż kurwa. Jest, tak. Myślałem, że on herbatę robił i łyżeczką rzucił. Nie, on tak. Ma w ogóle pomarańcze w miejscu wody. Ja trochę nie wiem, co tam się dzieje. Dokładnie. I to jest takie, jestem pewien, że tam ktoś postawił kamerę i mówi, no dobra, rzuć coś teraz. Wkurz się, co nie? I jeszcze jedno, co sobie zapisałem, czego mi też zajebiście zabrakło tego w tym filmie, że skoro oni już się tak chcieli skupić na tych ludziach i skoro bardziej niż o grze chcieli zrobić film o ludziach, którzy palą fajkę, to bardzo mi zabrakło momentu, znaczy wątku tego, jak tworzenie tej gry, bo oni ją robili przez 2 lata, zrezygnowali z pracy i tam pieniądze brata weszły w grę i tak dalej, a później to poniosło porażkę, jak to wpłynęło na ich przyjaźń. To jest mega ciekawy wątek. Tam jest jedna bardzo taka płytka scena, gdzie oni się kłócą i to jest jedyny konflikt taki poważny. Tak. Właśnie o to chodzi, że tak, że gdyby tam jakiś był głębszy konflikt między nimi, coś tam się działo z tymi bohaterami, z tymi postaciami, ale tak jak mówisz, oni zrobili film o bohaterach,
i z tymi bohaterami się nic nie dzieje. I z tymi ludźmi się nic tam ciekawego nie dzieje. Bolesna scena, myślałam. Tak, no. I tam jest jedna ta scena i ona też jest taka bardzo, widać, że to jest takie pokazane, że oni są dokładnie, i są takimi spokotypami. I właśnie nawet jak się kłócą, to nie za bardzo i tam jest wszystko z nimi w porządku. No i okej, no. Tak, wszystko z nimi w porządku. Z nami mam nadzieję też. Aczkolwiek uważam, że jakby tak jak Dominik powiedział, że samo pokazanie porażki, właśnie tak. Zwłaszcza porażki na rynku gier indie, gdzie ona jest powszechna i gdzie oni sobie sami zdają z tego sprawę, że ona jest powszechna. A z drugiej strony dla odbiorcy z zewnątrz taka dominująca narracja w internecie jest właśnie, że każdy może robić gry, że to jest takie łatwe, że jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Piotr Gnep zrobił kiedyś taki bardzo fajny podział gier w ogóle na dwa obozy i to jedno to są gry, o których słyszałeś, a drugie to są gry, o których nie słyszałeś. On mówi też, bo zanim dokładnie ta scena w tym filmie. Tak, no i masz ten patent, że to zanim gra będzie dobra albo zła, to najpierw musisz wiedzieć, tak, że ona istnieje. To dokładnie spada w tym filmie. Ja to tak... Ale Piotr Gnep. Aczkolwiek... Pozdrawiamy Piotra Gnepa. Pozdrawiamy Piotra Gnepa. Jest również bardzo wiele gier, które odniosły sukces, mimo że wy nigdzie o tym nie słyszeliście. Jest na przykład? No nie wiem, te 9-11 Operator, to nie? Słyszałam o tym i wiem, że podniósł sukces dalej. Znaczy na pewno są dalej. Gry, które odniosły sukces. Poniósł sukces. Znaczy, na pewno są gry, które odniosły sukces, a my o nich nie słyszeliśmy. Tak. Ale to jest kompletnie jest kategoria, która jest kompletnie bez znaczenia. Bo ci ludzie, którzy to jakby kumasz, co chodzi. No tak, to wciąż są gry, o których nie wiemy, no. Znaczy, nie, no to dla tych gier z kolei nie ma znaczenia. To nie ma dla tych gier znaczenia, że my o nich nie wiemy. Wiemy, to jest bardziej nasz problem. To wtedy w dupie. To jest bardziej nasz problem, a nie tych gier, nie? A nie twórców. To skoro Iga już była na Gamescomie, już... tak, już... Dominik też był, widziałam Dominika. Ja też widziałem Igę. Nie będziemy teraz rozmawiać o tym, że się widzieliście na Gamescomie, tylko o tym, że widziałaś... Było fajnie zobaczyć Dominika. Panie, Dark Souls nowe widziałaś! Właśnie, i są ludzie, którzy chcą o tym słuchać, więc Iga, no go! Właśnie. Sekiro. Ludzie, ja może najpierw powiem, ja już to pisałam w poprzednim opisie, ale wiem, że ludzie nie czytają opisu. Ja bardzo podziwiam ludzi, którzy płacą grube pieniądze na to, żeby wejść na Gamescom, gdzie jest jakieś 300 tysięcy ludzi, nie ma powietrza, jest bardzo głośno, na tyle głośno, bo jest taki szum po prostu głośności wszystkiego i siedzą w kolejce 5,5 godziny, żeby pograć w grę przez 20 minut. To jest totalny szacunek i podziw mój dla ludzi. No dobrze, właśnie, bo 5,5 godziny trwała kolejka do Sekiro. I ja stałaś w tej kolejce? Nie, wchodziłam jako prasa. Więc wysłali między innymi mnie, bo gram w Soulsy, i wysłali Grama, który ze mną był, jako operator kamery, ale potem nam powiedzieli, że nie można nagrywać footage, więc nie wiem, czemu nas pisali we dwójkę. W każdym razie weszliśmy i stwierdziliśmy, że dobra, pogramy, mieliśmy 25 minut. I fakt tego, że dużo graliśmy w Soulsy i Bloodborne'a, autentycznie był problemem, bo trzeba zapomnieć o wszystkim, czego się nauczyło w ogóle w Soulsach, żeby dobrze grać w Sekiro. Sekiro to jest nowa gra From Software, która jest w takich klimatach, settingu w feudalnej Japonii, gdzie jest się takim... Inwazji Mongołów chyba na Japonię, tak? To jest... Zaczynaliśmy od którejś misji, nie mieliśmy intra, nie mieliśmy tak naprawdę nic na ten temat. Czy to jest... No to jest najprawdopodobniej fantastyczne, jako że jest tam strasznie dużo odniesień do tego, do takich klimatów Shinto. Co już może pokazywać ten Corrupted Monk, którego statua stała przed jakby tym i był bossem, do którego można było dojść w tym demie. Nie wiem, czy można było przejść dalej, bo my do niego doszliśmy, a to nam zajęło te 25 minut. I co miałam powiedzieć? Aha, no i jest tak. Ogólnie, jeżeli bierzesz pod uwagę styl gry w Soulsy, czyli fakt, że łapiesz agro na typa, no i wchodzisz z nim w walkę z jednym albo tam z trzema, i odchodzisz od niego, w sensie po tym, jak go tam pokonasz, i idziesz po następnego, nie? To tutaj w ogóle tak nie jest. Ta gra jest oparta bardziej na stealthie. I ona jest. Twój bohater jest dużo bardiej mobilny. W sensie masz takiego grappling hooka. Ty polubiłaś grę, która jest oparta na stealthie? Słucham? Na skradaniu, znaczy? Zaraz powiem, jak w nią graliśmy. Bo patent jest taki, że ten twój ziomeczek ma takiego grappling hook i nie ma jednej ręki. I tam możesz sobie zmieniać augmentations jakby w tej ręce, co on będzie w danej chwili robił, co ma wpływ na walkę. To się nie sprzeda, tak jak Battlefield 1. Z konkretnymi... A no tak, no ma protezę, to jest... No nie grasz babą. Nie grasz babą. 5. No tak, 5 masz rację. No. W każdym razie i walka polega na tym, że jeżeli nie zabijesz takiego one hit, one kill po prostu, to wchodzisz w walkę i walka jest strasznie dynamiczna. Tutaj, jeżeli chcemy porównać do Soulsów, to jest bardziej Bloodborne niż jakiekolwiek Soulsy i polega na parowaniu i bardzo szybkim refleksie, jeżeli chodzi o
odpierania ataków. Nie ma staminy, nie ma levelowania postaci, przy ognisku nie siedzi się i się nie używa dusz po to, żeby levelować. Natomiast wszystkie te takie w cudzysłowie dusze, to są takie laleczki papierowe, które się zbiera, są używane do ataków z ręki. I w trakcie gry będziesz miał inne bronie i inne rodzaje tych ataków właśnie z ręki, które pomogą ci jakby walczyć z następnymi typami. I okej, ta gra wygląda jak gra From Software. Masz bardzo podobne, oni mają bardzo charakterystyczne animacje, modele tych Walkmany na przykład są bardzo charakterystyczne we From Software. Natomiast gra się w nią zupełnie inaczej. I my zaczęliśmy w nią grać jak w Soulsy. Tylko, że ta gra kara cię po prostu jak burą sukę, jeżeli ty w nią grasz jak w Soulsy. I ty nie wiesz czemu, bo ty robisz wszystko dobrze i o co chodzi. Ale no, udało nam się przejść, tak naprawdę, bo ja byłam z redakcją arn.eu i jeszcze Drocenzo grał, który nie gra w ogóle w Soulsy, więc on podszedł do tego, on siebie sam określił jako taki noob amator i mu się w to chyba realnie grało prościej niż nam, bo w ogóle istnieje taka plotka, że ona jest prostsza niż wszystkie Soulsy po prostu, przez to, że się w nią troszeczkę inaczej gra, inaczej da się rozkminiać te pojedynki. No natomiast na przykład level design i wszystko, co się wiąże z grami From Software jest takie samo, jest tak samo dobrze, to jest po prostu stworzone. My grając w trzy osoby, rozmawiając o tym, przyszliśmy zupełnie inną drogą. I jakby nikt z nas nie był nawet w bardzo podobnych miejscach. Ja trafiłam do takiego minibossa z taką świecącą się kataną, który mi dawał jakiś taki, nie wiem, jakby tutaj dokreślić do Soulsów, to jakiś taki poison albo toxic. I wszystko było w slow-mo i nie można było parować na przykład. I jest bardzo dużo takich mini rzeczy mechanicznych, których bym się spodziewała po fromach, natomiast grało mi się wybitnie dobrze, natomiast grałam w to zupełnie źle, więc tutaj jest moja odpowiedź na twoje pytanie. Ja nie grałam stealthem, bo ja tak nie gram w gry, szczególnie From Software. Myślę, że gdybym grała stealthem, grałoby mi się prościej, ale wtedy bym miała zupełnie inne doświadczenie z tej gry. Bo ty masz, jak pamiętam, to masz taki w ogóle życiowy hejt. Tak, mam gigantyczny hejt. Nienawidzę, jak gry każą mi nie grać w siebie, tylko czekać. Nie, po prostu bardzo nie lubię. Ale no, gra jest też zaprojektowana tak, żeby w nią grać stealthem? No, znaczy widziałam gameplay ludzi tam, którzy widać było, że mieli dłużej tego builda tam w łapach i potrafią już w to grać. I oni pokazywali takie przejścia, na przykład tam na samym początku, jak się startuje z takich czterech przeciwników po schodach w górę, jest jeden, który strzela, jest taki jeden typ, który ma trzy paski zdrowia. To jest w ogóle też super, bo jak się nie skumasz, że oni mają trzy paski zdrowia i tam ledwo ci wychodzi, żeby ich zabić i już mu ucinasz ten ostatni ten i on nagle bup, skakuje, bo jeden diamencik z góry znika i się okazuje, że ten typ ma po prostu trzy paski zdrowia, to typ robił tych czterech wrogów na cztery sposoby jakby. I on bardzo dobrze już potrafił walczyć, widać było, że ma to wszystko rozkminione, no i szło mu to wybitnie dobrze, no i da się tak grać. Natomiast czy ja tak potrafiłam grać? Nie, bo ja nigdy nie byłam dobra w parowaniu. Więc dla mnie to jest takie, no ale się jaram, ta gra bardzo, bardzo ładnie wygląda. Grałam też w Dark Souls Remastered na Switcha. To nie będzie fajny experience grać na Switchu wydokowanym w Dark Souls. To jest ciekawe, bo właśnie jak zapowiedzieli ten port, no, to wszyscy, ta reakcja powszechna była taka, że tak, to jest najlepszy pomysł w ogóle w historii. Znaczy, mobilne Dark Souls. To jest, ja się, w sensie sama idea tego jest super spoko. Co sprawia problem? To są kontrolery. W sensie, jeżeli wydokujesz go i nie masz pro kontrolera, to dwa najbardziej używane przyciski, czyli bumper i trigger, są po prostu tak małe na tym Joy-Conie, że w to się po prostu niewygodnie gra. Tak samo mieliśmy problem z thumbstickami i ta gra też nie wygląda super. I o ile ja przyszłam, bo ja siedziałam bardzo długo w tej strefie i budce Nintendo tam na biznesie, i ja przyszłam i bardzo długo pogadałam sobie z typem, który niby był tam poinformowany a propos Soulsów, to ja się go spytałam, czy jest framerate drop w Blighttown, bo tam był ten największy framerate drop i on powiedział, że nie ma. I ja grając i tam dochodząc jakoś tak około Taurus Demona i tam już zauważyłam taki lekki zgrzyt, no to ja nie widzę tego, w jaki jeżeli to była ostateczna wersja gry. Znaczy, no nie ufam, że ta gra nie będzie gubiła klatek. Widziałam, że Videogames 24/7 miały taki raport, że nie gubi, że grali i widzieli, no natomiast musiałabym to samo zobaczyć. I mam coś takiego, że ja osobiście sobie kupię te Soulsy dlatego, że mieć Soulsy na Switcha i pewnie przejdę jeszcze raz na tego Switcha, bo wiem, że jeżdżę pociągami w to z powrotem, więc tam cool. Natomiast jeżeli ktoś z was będzie siadał do Soulsów Remastered, to Switch najprawdopodobniej nie jest, bardzo z wielkim bólem serca to mówię, ale z tego, co miałam teraz okazję sprawdzić, nie jest to platforma, na której powinniście zaczynać swoją przygodę z Soulsami albo grać w Remastera, być może lepiej na PS4.
A jak reagujesz na wieści, że Dark Soulsy to już jest skończona seria i że nie będzie nic więcej? Bardzo dalej. Jakby szanuję to. Uważam, że jeżeli chcieliby robić... Uważam, że oni mogliby zrobić coś innego, co by było super. Jakby oni zrobili na przykład coś science fiction, ja bym była mega podjarana. I ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o setting, Bloodborne dla mnie zjada Soulsy. Soulsy są nudnym, w nudnym settingu, jakiegoś takiego... Dark w ogóle, medieval, nie wiem co to jest, nie podoba mi się to. I masz w ogóle... żarty, Dominiku. Dziękuję. No, dziękuję. Ale już nikt nie będzie śmieszny po tym, co Tomek powiedział na początku odcinka. Natomiast w ogóle ten wiktoriański, taki Cthulhu, Dracula, w ogóle koncept tego, który przedstawiał Bloodborne, jest dużo ciekawszy. Ta katedra, którą mają w kolonii, wygląda totalnie jak wyjęta z Bloodborne'a, co? No, to ja bardzo, bardzo kocham tę katedrę, bo ona została zbudowana przez chyba 500 lat, ją budowali i w końcu cała ludność niemiecka się zrzuciła, żeby ją skończyć i to no, jest znaczy, bardzo ładna historia. To ją budowali chyba 150 lat najpierw. Tak, i potem ją zostawili i potem była zbiórka ogólna narodu niemieckiego, tak. Czyli nawet ludzi, którzy nie mieszkają w Niemczech, którzy się zrzucają ogólnie na tę katedrę, więc ja bardzo, bardzo lubię ten budynek. Sobie go też kilka razy widziałam. Natomiast jeżeli chodzi o Sekiro, to on też cieszy oko, bo to jest kolorowy świat. Jak Bloodborne i Soulsy to jest taki świat umierający, to Sekiro to jest świat, gdzie są kwitniące wiśnie, gdzie spadają jakieś tam czerwone liście na ten... To się bardzo przyjemnie ogląda. A czy są takie sceny symboliczne, jak dwóch samurajów staje naprzeciw siebie, jest kwitnąca wiśnia i nagle jest ten taki ruch naprzeciw i spadają liście i nie. Później jeden z nich upada? Nie, jeden z nich tak na tak, pół albo tak przecięty na pół tak. W ogóle, tak, że się rozpływa, rozjeżdża tak. Jest bardzo, jeżeli chodzi o to, jak wygląda ta gra, to jest... I jeszcze taki pojedynczy ptak, co nie zbija się do lotu, co nie? To jest From Software, tak jeszcze wiatr przez pole ryżowe. To jest From Software, masz ciężkich typów, którzy mają jakieś wielkie zasięgi, mają jakiś taki... A, ciągle podnosi typ nogę nad nogę, jak stoi na schodkach, natomiast jak go przekręcasz, to już nie jest to animacja tak fajnie zrobiona jak w Soulsach, więc jestem trochę mniej podjarana. Były jakieś... Fromi mają taki thing, że oni robią bardzo dobrze te gry mechanicznie, no animacyjnie tam raz na jakiś czas coś też mi się tam nie spodobało. Masz jakiś taki dysonans z... Ja miałam taki minimalny z hitboxami, ale mi się wydaje, że to też jest... Ja nie grałam w ostateczną grę, ona wychodzi dopiero w marcu. Więc oni to wszystko dopracują. Ja na nią bardzo, bardzo czekam. Będzie to coś zupełnie nowego, a ja jeszcze nie miałam okazji grać w premierę w jakąś grę Fromów, więc to będzie dla mnie super fajne doświadczenie. Żeby sobie usiąść i żeby móc, kurde, w tym młynku jeszcze uczestniczyć. Żeby się pytać ludzi o rzeczy, żeby zobaczyć jakie statystyki, co robić, gdzie iść, albo coś takiego. Strasznie mnie to jara. Więc się cieszę. No i jest bardzo dużo takich, mówię, stealth mechanics, które są w środku. Nie wiem, czy coś jeszcze mogę powiedzieć o Sekiro. Ja się jaram, ja czekam. Okej. Okay. Coś jeszcze chcecie wiedzieć o Gamescomie? To wychodzi tylko na PS4, nie? Z tego co pamiętam. Chyba tak. Trochę szkoda, bo... My już wiemy wszystko o Gamescomie, Iga, spóźniłaś się o tydzień. Tak, trochę szkoda, że... A mówiłeś o Tales from the Neon Sea? Mówiłem, tak. To jest tak dobra gra. Tak, jest bardzo... Znaczy nie wiem w sumie, czy mówiłem. Mówiłeś. Tak, okej. Okay. Byłem bardzo zajrany tą grą. Bartek, ona była w ogóle o 10 rano w czwartek. Ja już po tych dniach byłem tak wymęczony, że tam ledwo znużyłem ten pokaz. 10 minut się spóźniłem. A to my na Techland szliśmy i ja miałam bardzo duży moralno-etyczny skrzyd. 10 minut spóźniłem, ale powiedziałem temu panu, który pokazywał tą grę, który był producentem, że kurwa jest wszystko w tej grze, co ja kocham. Ma zajebistą taką chiptunową muzykę, super pixel art. A najfajniejsze w ogóle jest to, że to jest gra z Chin. Jak myślisz Chiny, to nie myślisz okay. Przygodówki, point and click, kurde, naprawdę, w cyberpunku. Naprawdę, nie, wygląda fenomenalnie i naprawdę tak, totalnie jestem... A pan mnie przytulił, powiedział, że bardzo ładnie grałam. bardzo ładnie grałaś, także totalnie bardzo ładnie grałam, what the fuck. A co do tylko, powiem jeszcze, to Sekiro, trochę szkoda, że tylko PS4, bo to brzmi jak ktoś chętnie zagrał, bo ja już trochę straciłem nadzieję, że się wkręcę w Soulsy, tak poważnie. A właśnie jak to jest trochę łatwiejsze i coś zupełnie nowego, to może bym spróbował. A o Pokemonach mówiłeś? O Pokemonach nie mówię. Nie, nie będziemy rozmawiać o Pokemonach. Wow, przyszedł tata, nie? No bo kurde, no już bez przesady, że nie? Tam poniżej pewnego poziomu nie schodzimy, nie będziemy rozmawiać o Pokemonach na Gamescomie. Pokemona Switcha. Ponieważ będziemy rozmawiać o Cyberpunku 2077. Pewnie, o tym gadajmy. Bo się rozmawia cały czas o Cyberpunku 2077 i my też będziemy rozmawiać o Cyberpunku 2077. Czy zdziwił was odbiór tego fragmentu, który... Wydaje się być jakby ogólnie, tak masowo, bardzo pozytywny,
ale jednocześnie w Polsce wśród ludzi dyskutujących o grach dosyć umiarkowany, taki z całym mnóstwem zastrzeżeń. Znaczy jest dosyć głośna frakcja negatywna. Tak. I też jakie w komentarzach... Jakie są argumenty tych ludzi? Słucham? Jakie są argumenty? Argumenty są ogólnie takie, że po pierwsze nie ma efektu wow, nie ma jakby czegoś... Wiesz coś o tym pisał, tak, nie? Tak, tak. Okay. Że nie ma czegoś, co w ogóle co wyrzucało na ziemię, że to jest gra, która... no wygląda jak po prostu współczesna gra i nic więcej, co nie? Że jest ona dosyć niespektakularna graficznie. To jest w ogóle dla mnie o tyle zaskakujące i zadziwiające, że właśnie dla mnie to była najlepsza część w tym demie. Jakby to była pierwsza rzecz, taka pierwszy gameplay pokazujący. My jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych podkręconych, kłamiących nam pokazów, oszukujących nas, że właśnie to, że to nie wyglądało jak coś z kosmosu, tylko to wyglądało właśnie jak współczesna gra, to moim zdaniem jest najlepsza w ogóle rzecz w tym pokazie, bo właśnie to daje nadzieję, że ta gra istnieje. No ale oni, rozumiem, żeby chcieli jakiegoś wodotrysku filmu. Być okłamani, tak jak okłamał Ubisoft przy Watch Dogsach, żeby o tym gadać, jakie to super, a za dwa lata mówić o downgrade'zie. Tak. Nie, no ale chyba oni tak. Się tak super się bali, się też super bali pokazywać ten gameplay i jest powód, dla którego non-stop było podkreślane, że to nie jest jakby oficjalnie już to, co chcą pokazać. No to widać na skrypt. Nie wiem, czy to widać, ja widzę pewne oskryptowania i to, co musieli tam zrobić, żeby to działało w taki sposób, jak działało. Kilku ludzi mi zwróciło też uwagę na fakt, i rzeczywiście, jeżeli się tam przyjrzycie, wszyscy NPC są jednego wzrostu, to jest praktycznie jeden model z innymi tymi. Oni w ogóle oni modele postaci, pracują. Zwłaszcza tych takich chudefaków, którzy chodzą po ulicach, są dosyć słabo wyglądają. Tak, ale oni jeszcze nad tym sztucznie pracują. Oni to był jakiś pokaz, że tam będzie życie w mieście, to był pokaz, że coś tam się będzie działo, to był pokaz, że tak będą mniej więcej wyglądały dialogi i że takie będzie ten, ale to moim zdaniem tam nic nie jest jeszcze ostateczne. Oni tak bardzo, bardzo, bardzo podkreślają, że... A jeżeli to nie jest ostateczne, a to wygląda pretty cool, no to... No więc właśnie mówi, okay, to najbardziej uspokaja. Chyba wszystko z nimi w porządku. To właśnie i moim zdaniem najfajniejsze w tym demie jest to, nie że nagle ten, tylko że właśnie, że wszystko masz fajną koszulkę swoją drogą. Dziękuję. Tak, ma też na nią patrzę. Z Hollow Knighta, grałam ostatnio w Hollow Knighta. Że wszystko właśnie jest w porządku z tą grą i moim zdaniem to jest fajna i pozytywna informacja, a jak ktoś chce... Jakby, jak ktoś chce być znowu okłamany pięknie i zobaczyć wielką rewolucję i nowego Killzone'a na PlayStation 4, no to kurde, no myślałem właśnie, że nie chcieliśmy tego. Myślałem, że właśnie o to walczyliśmy, dokładnie co ten projekt nam pokazał. Wszyscy walczą o wszystko w każdą stronę, więc o pokazywanie gier takimi, problem, jakie one są, a nie o pokazywanie pięknych obietnic wielkiej rewolucji, którą nam przyniosą twórcy Wiedźmina, jakbyśmy, kurde, nie mieli tego dość. No, jest bardzo, bardzo fajna scenka w tym filmie, o którym mówiliśmy na początku, kiedy ktoś mówi, że ta gra ciężko sprzedać graczom pecetowym, bo graczom pecetowym trzeba sprzedać jakąś głębię, nawet jeżeli jest to kłamstwo, że tego mieta jest. I ktoś tam, No Man's Sky. Więc właśnie No Man's Sky jest takim fajnym przykładem, tak, prostej tak naprawdę gry, która była sprzedawana jako nie wiadomo co i dlatego się sprzedała, nie? A właśnie tutaj nam pokazali coś, co faktycznie wygląda jak istniejąca gra, jak wygląda jak coś, co ludzie się w dupach poprzewracało sobie, ale ja miałam w ogóle taki dysonans, bo jako, że ja już nie byłam... drugi raz miałeś dzisiaj dysonans. Ja na Gamescom miałam dysonans. Tak, 199.5 odcinek niezatapialnych sponsoruje słowo dysonans. Bo ja nie weszłam do tej budki CD-ów tam na Business Floorze, natomiast wszyscy ludzie, z którymi tam chodziłam, to byli i cały czas mi mówili o rzeczach, które tam są. I to, w jaki sposób oni o tym opowiadali, jak oni byli podjarani, to ja już sobie... Ja miałam pewne expectations co do tego. I jak potem pokazy... No, jest takie fajnie, bo taka fajnie zrobiona ale knajpa, taka przestrzeń mała, jaka... Nie, ale nie, chodzi mi o samo demo. O, demo, a, okej. Okay. No i ja sobie to wyobraziłam, pretty nice, wam powiem, ja sobie to wyobraziłam super cool. I potem jak puszczaj to demo już na Twitchu, no to dostałam cęk, bo to było zaraz przed streamem, żebym sobie zobaczyła jeszcze tam wcześniej. I ja tam, że spoko. I ja to oglądam i tak się patrzę i właśnie byłam taka, okej, nie, to jednak będzie gra. To jest coś, co się bardzo rzuca w oczy, jak patrzysz na to demo, że tak, nie masz to jest gra. Problemu, ale tylko, moim zdaniem dobra, to jest gra. To jest super okej właśnie. I to jest, i zdecydowanie to jest ciekawsze niż to, jak oni pokazywali Division kiedyś. Tak. Ubisoft jak pokazywał Division i jak Anthem jest pokazywany, że w to gra człowiek i to wygląda jak gra. I ale jednocześnie ten narrator ci tłumaczy, że to jest gra. Ale jednocześnie nie, jednocześnie widzisz, że te postacie tak nie będą wyglądać na pewno, że detale w tle na pewno nie będą takie, że ta roślinność wciąż, na pewno nie będzie taka. Wciąż jest to takie samo pokazywanie gry jak Ubisoft, czyli idźmy zajebiście wolno, bo tak grają gracze. Tak. Ja tak siedzę i pokaż mi, jak ona biega
jeszcze to tak nie wiesz, będę grać. Ten narrator to był jakiś ważny człowiek z Steamu, lead, tak? To właśnie to był lead narrative design, znaczy lead writer. O. Więc cenię to, że wzięli człowieka, tak, który jest związany z produkcją, ale on był bardzo słabym narratorem. Jak tam coś się dzieje i nagle takie awesome. Nice. Najmniej przekonujący awesome w historii marketingu. Był mega sztuczny i jak to oglądałem na żywo, to mnie irytował, tak? Ale jak później przeczytałem, że to był ich lead writer, to miałem takie, no okej, okay, no dobra. Ja nie wiem, ale mój przyjaciel z prasy, też writer, zwrócił uwagę na bardzo fajną rzecz w tym domie, którym najpierw odcinasz typowi, jest to zwolnione tempo, tak, odcinasz typowi nogi i on mówi, oh my god, my legs, i potem odcinasz głowę, a on mówi, Jesus Christ, my legs. Okej, okay, no cyberpunk. No nie, no ale to, nie, to na tym etapie gry to jest absolutnie dobre. Tak, jakby ja nie... Ja to nawet uznaję im plus, że to jest. Jakby. Tam, ja naprawdę ja sobie to obejrzałam z wielką przyjemnością. Znaczy to obejrzałam, bo to byłam trochę zasypiająca ja i tak plus, i tak siedzę i tam spoko. Dlatego, bo to wszystko pokazuje, że oni uczciwie znaczy, pokazali coś, co mają w tej chwili. Trochę tam jest pewnie, wiadomo. Musi tam być jest, tam trochę magii. No, tam jest trochę magii, tam jest trochę czarów, tam jest trochę, ja miałem, tak sobie wyobrażałem, że jak jest, chyba mówiłem o tym tydzień temu, że jak nam przechodzi przez ulicę w jednym momencie, to miałem takie wrażenie, że jakby się obrócił w lewo, to tak było wszystko under construction. Takie, no tak, tak, tak. Takie kartony wydaje jeszcze tam jakiś was albo tak by spadłoby ten, taki kartonowy wieżowiec. Albo taka w ogóle zielona płachta rozwieszona. Tu będzie dalsza część miasta. I tam człowiek z drabiną przychodzi, co nie mam rady. Właśnie tak to sobie nie wyobrażałem. Że... No tak, to no ale no okej, okay, pokazali coś, co jest ja solid, mam, ja bym się why. Chciał. Ja odnieść, będę w to grać, ja bym się chciał grać odnieść do dwóch zarzutów ze strefy publicznej, które padają, że po pierwsze, że jest słabo, tak, strefa publiczna, że jest słabo napisane to demo, z czym ja się nie zgadzam. Znaczy uważam, że ten ziomus twój, on jest takim... Jackie? Tak, on jest takim stereotypowym, kurde, ulicznikiem, który gada slangiem i z meksykańskimi stawkami. I to brzmi dosyć rzeczywiście tak cheesy miejscami. Ale z drugiej strony, wiesz co jest siłą trochę tego? Oni pokazali tutaj w domyśle jeden z 5 miliardów jakichś questów. I jakby to jest spoko. To jest spoko, bo my mamy jakiś taki thing, mi się to kojarzy z takim jakimś patentem europejskim, że jak ty masz coś pokazać, to będziesz ratował świat, albo lepiej dwa światy będziesz ratował, nie? A czasami wystarczy pokazać jakąś historię, która pokazuje ci po prostu wszystko, co masz ci pokazać, okay, i tam nie musi być nie wiadomo jakich gigantycznych fajerwerków, ale to działa i to jest super, że to działa. I co więcej, pokazuje mi na tyle rzeczy, których nie pokazuje mi w ryj, tylko ja sobie gdzieś tam coś widzę, że jestem realnie zainteresowana tym i chcę zobaczyć, co jest po tej lewej stronie i czy tam jest ta drabina i czy tam się przewraca. Tym, nie wiem, co to ma wspólnego z pisarstwem. Odnosząc się bezpośrednio do postaci Jackiego, no, że no, może to nie... wydaje mi się, że cyberpunk, i to też ludzie zauważają, to nie jest szczególnie subtelny setting. Właśnie o tym chciałem powiedzieć jako o drugim, więc jeszcze przejdziemy do tego. Bo jeszcze, bo pomimo tego, że Jackie mi się nie do końca podobał jako postać, to są tam dialogi, które uważam, że są bardzo dobrze napisane. Na przykład cała ta scena takiego wybuchu agresji w tej siedzibie gangu, gdzie to jest totalnie stereotypowa scena, że tam są punki, które chcą się porzucać i jest ta V i właśnie Jackie, którzy też są twardzielami i tak dalej. I to jest totalnie stereotypowa scena, co nie? I ty wiesz jakby, że tam cała ta stawka jest sztuczna, co nie? Że tam nie chodzi o to, żeby oni się naprawdę pozabijali, tylko chodzi o to, żeby pokazać, jakie są bohaterowie, co nie? Ale jednocześnie ona jest okej, na tyle przekonująco napisana, że ja tam pomyślałem sobie, no fajnie, no. A jak fajna jest animacja, zmiana trybu z broni. Słucham? Ona ma takie shotguna w pewnym momencie. No. I zmienia tryby. I on się rozjeżdża, tak. Tak, ale no, to jest tak dobrze zrobione, mi się to tak podoba. To jest tak fajnie informatywna, znaczy, rzecz. Jest to tak... Fajny jest, to już dosyć powszechne, no. Często tak jest. No, ale ten design w Doomie masz na przykład, że wiesz, że zmienia ci nakładki na broń i tak dalej. Nie, dobra, no, Doom, a Cyberpunk. Przepraszam, nie, ale, two steps fucking back, dużo, okay? Jakby dużo jest takich, w wielu grach jest już nie porównujemy jakiegoś Cyberpunka do Dooma, okej? Okay? Jeżeli chodzi o design broni i strzelania. Ja chciałem jeszcze tego szybko powiedzieć, zanim zapomnę, że odnieść się do zarzutu, jak ty wydałaś się na początku powiedzieć, że to było nagrane wcześniej. Ja mówię, że ludzie tak mówili, bardzo, że ja nie jestem w stanie o tym nic powiedzieć. Siedział ten tak typ, który grał? Siedział typ z padem i grał. Mm-hmm. Plus to demo na Gamescomie, które ja widziałem, potoczyło się trochę inaczej. Znaczy trochę inny wybór, bo oni tam, bo w tym demie, co jest na YouTubie, oni dają ten chip z kasą i tam hakuje tego typa, a w demie na
E3 na Gamescomie, oni powiedzieli, poinformowali tego typa, że sorry, ale uważaj, ale tam coś może być, bo tam mieli ten chip, więc uważaj. Więc oni później, oni sprawdzili ten chip, znaleźli, że tam jest, podziękowali ci i odszedłeś w pokoju. I fakt, że później oni wybrali opcję, dobra, to zabijmy ich wszystkich. I później było tak samo. I ten typ, z którym gadałem później w wywiadzie, mówił mi, że to było na potrzeby prezentacji, bo chcieli pokazać tą strzelaninę i chcieli pokazać akcję, ale że to miało pokazać, ale to było tylko, że po prostu prowadzący pokaz wybiera tak, żeby się dalej z nimi strzelać, ale mógł też wybrać, że idźmy sobie. No rozumiem. Więc to mi też pokazuje, że to demo istnieje i można w nie grać i można wybierać inne decyzje i tam inne rzeczy robić. Okay. A właśnie drugi zarzut, do którego chciałbym się odnieść, to jest to, co już Dominik powiedział, że ludzie mają jakieś takie pretensje, że to jest stereotypowy cyberpunk. Że to wygląda jak ta gra się nazywa cyberpunk. No właśnie, ja w ogóle mam tak takie... Tak jakbyś nagrał grę fantasy i byś powiedział, że jest sztampowym fantasy. Fajna fantasy, co nie? No. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ludzie, którzy formują ten zarzut, nie do końca jakby ogarniają gatunek, bo to jest gatunek, który ma 40 lat i to nie jest jakby nowy gatunek. High już, tech, low life. To jest już dokładnie tak jak criminal noir albo kurde jakaś melodrama i tak dalej. Jakby to jest bardzo skostniały gatunek, który się rządzi swoimi prawami i jeżeli dzisiaj chcesz zrobić coś nowatorskiego w science fiction, to nie robisz cyberpunka jakby, bo cyberpunk ma już 40 lat, to robisz coś nowatorskiego, a jak robisz cyberpunk, to właśnie, bo to masz cały ten zestaw reguł i rekwizytów i tak dalej, żeby się do niego odwoływać. Dokładnie. I żeby w nim się poruszać. Jest, nie? Jest też ten komiks Wilka. Wilku jest śmieszny, bo Wilku jest zawsze śmieszny, więc tam jasne, tam propsy i tak dalej, ale ten zarzut, który tam formułuje, też jest głupi tak naprawdę, no, że on tam formułuje zarzut taki, że oni są w biednej dzielnicy, a wszystkie te neony i reklamy wyglądają jak wydesignowane przez hipsterów, że wszystko jest takie ładne. No ale moim zdaniem właśnie to jest istotą cyberpunka, że to co my... Ale to mówi Wilku, to nie jest prawdziwy zarzut. No tak? Jasne, no, ale... Ale będziemy teraz dyskutować z Wilkiem. Ale nadal jest to... No po co się komiks powstał, to jest śmieszne i to jest fajne, ale chciałbym się odnieść. Ten komiks powstał po to, żeby cyberpunk mógł się... Znaczy, żeby CDP-i się mogli do tego odnieść w najlepszy sposób, bo on tam mówi, że tam nie ma Comic Sansu, są tylko zajebiste czcionki i CDP odpisali pod spodem, okej, okay, naprawiliśmy i jest Cyberpunk 2077 napisany Comic Sans. ale tak dobrze złożony jest tylko Comic Sans. Znaczy, 200 fakt, że... Dobra, to nie będę się odnosił do Wilka, jakby uzmysłowiliście mi, że tak głupio postępowałem, ale powiem, że fraza, co to za... Każdy, kto się przeciwstawia Wilkowi, postępuje głupio. Że fraza, co to za dystopia bez Comic Sans, jest tak, jest piękna. No ale naprawili. Zaraz mogę wam to znaleźć. Pokaż. Ja ogólnie czekam. Ja czekam. Każdy czeka. Jakby cała ta, cała... Nawet jestem w stanie kurwa powiedzieć, że Adrian Chmielarz czeka. Tak. Nie, bardzo dużo ludzi po tym, co CDP zrobili w czasie Gamescomu na Twitterze, stwierdziło, że już nie czekają na Cyberpunka. Oczywiście nie mówmy o tym. Nie będziemy o tym mówić, ale wiem, że it's a thing i rozmawiałam z kilkoma ludźmi, którzy... Możecie im powiedzieć, co zrobili na Twitterze? Nie, będziemy o tym rozmawiać. Powiem ci po odcinku. Potem ci powiemy. Okej. Ja poszukam tego, a wy mówcie. Rozmawialiśmy o tym zresztą. Rozczarowani. Jestem rozczarowany tym, że mi nie powiedzieliście, więc będę rozmawiał o rozczarowanych. Rozmawialiśmy o tym na piwie, Tomek. Chodzi o Twitter. A, tak. No. Dobra. Jest sobie serial Matta Groeninga, nie wiem, czy dobrze czytam jego nazwisko. Człowieka, który zrobił wcześniej Simpsonów i Futuramę i teraz... W ogóle nie, to jest nie tylko jego serial, bo z tego co czytałem tam taki przegląd przez nazwiska ludzi zaangażowanych, to tam mnóstwo ludzi, którzy robili wcześniej właśnie dobre takie dorosłe animacje, się teraz zaangażowało w to. I ten serial wyszedł na Netflixie. Jest to takie przewrotne, ironiczne podejście do fantazy, gdzie główną bohaterką jest księżniczka, która nie chce wyjść za mąż, bo dużo pije i prowadzi taki edge'owy styl życia, a jej ojciec bardzo chce ją wydać za mąż. Tak, teraz się pośmiejcie z Comic Sansa w Cyberpunku. Ja sobie to będę fajnie zrobione logo Cyberpunk Comic Sansa. Okej, tak. Bardzo mnie to rozśmieszyło. No. Jakby dwoma postaciami, dwoma sidekickami tej księżniczki, Bin, one są o imieniu Elfo i... Wow. Tak. I taki demon, który zostaje jej przypisany, jakby którego ona się nie może pozbyć. I oni tam... I to jest takie ironiczne, zabawne spojrzenie na fantazy, które...
jest zajebiście nieudane. To jest taki serial, który się tak ogląda i co raz na 25 minut odcinka zrobisz takie hehe. I to jest najbardziej udany dowcip w tym odcinku wtedy. Nie, no Family Guy jest śmieszny. Jakby no moim zdaniem tak, jak przyjmiesz konwencję Family Guy'a, czyli ten wiecznych dygresji, co nie, że tam jakby nie liczy się w ogóle fabuła i drama, tylko się liczy takie dzikie nawiązania cały czas do wszystkiego innego, co nie? No to mnie potrafi Family Guy rozśmieszyć takim idiotycznym wybuchem. A przyjaciele cię śmieszyli? No, tak. Okej. Okay. Wow. To było takie super passive aggressive, nie? Nie, no po prostu zastanawiam się. Tak jest, teraz myśl, gdzie tu była wrzutka. Nie, właśnie też się zastanawiam, że teraz nie zdawałem sobie sprawy, że z taką hipsterką nagrywałem program. Że nie, no tam... po prostu jest pewien rodzaj humoru, który do mnie totalnie trafia. Serial komediowy, który odniósł największy sukces w historii, jest dla Igi nieśmieszny. Jest pewien rodzaj humoru. Jest bardzo nieśmieszny. Jest pewien rodzaj humoru, który trafia tylko dla największych idiotów. Mam pewne zastrzeżenia do przyjaciół, ale ogólnie tak, uważam, że w każdym odcinku się... Ja mam historię, która inwolwuje przyjaciół i tego, jak są oni śmieszni, ale są tam środki psychodeliczne, więc nie będę jej opowiadać. Ogólnie uważam, że w przyjaciołach bardzo dużo dobrych dowcipów było, takich, po których się śmiałem. Więc tyle mam do powiedzenia na temat przyjaciół. Nie będziemy teraz rozmawiać na temat przyjaciół, możemy ten odcinek 200 zostawić. Ja mogę powiedzieć z kolei o czymś, co mnie śmieszy? Nie, a ja chciałem powiedzieć o rozczarowanych. Ten dowcip Tomka na samym początku. No jak? Dwie minuty o tym mówiłem, ledwie zdążyłem zgaścić, kurde, założenia fabularne. Gadaj, posłuchamy. Problem mam taki, że ten serial nie jest śmieszny i że jakby główna postać komiczna to tam jest ten Elfo, który jest takim niewinnym elfem, bo to są takie te małe, takie krasnoludkowe elfy, co nie? Takie bajkowe elfy. On jest takim małym, niewinnym elfem, który pochodzi w ogóle z krainy elfów, które są piękne, dobre i jakby żadnych złych rzeczy się nie dzieją u nich w życiu. I tylko, że ten elfo jest tak zajebiście nudno napisaną postacią. On ma jakby zostać skonfrontowany z tym rzeczywistym średniowieczem, tam ze sraniem, w ogóle chlaniem, seksem i tak dalej, co nie? Tylko jakby tam absolutnie nie ma, on nie ma chyba ani jednej śmiesznej linii dialogowej przez cały serial, co nie? I ten demon, on się chyba nazywa Mephi, od Mefistofelesa. Ten demon jest z kolei nie najgorzej napisaną postacią, tylko jak nie masz tej przeciwwagi tego elfo, to masz tylko księżniczkę, która już jakby z założenia jest zepsuta, jest taką zapijaczoną buntowniczką i masz demona, który ją namawia do złego, więc to zazwyczaj wygląda, ej, a może zrobimy coś złego, a ona na to, okej. I to jest jakby całe napięcie w tym serialu polega na tym, że ona robi coś złego i tyle. I nie jest śmieszny i nie polecasz. Wiesz co? Netflix mi zasrywa wszystkie społecznościowe kanały, bardzo, że mam to oglądać i już tak stwierdziłam, no dobra, ale teraz mogę powiedzieć, wiesz co, Netflix? Fuck you. Jest jeszcze taki problem z tym serialem, że on ma 10 odcinków. Przez jakieś 6-7 odcinków to są dosyć standalone odcinki opowiadające oddzielne historie. Tam jest jakby uwzględnienie tego, co się działo w poprzednich odcinkach, ale to nie ma wielkiego znaczenia dla rozwoju postaci i tak dalej. A później nagle w ostatnich odcinkach się okazuje, że to jest trochę zabawna gra o tron i że tam jest jakiś spisek i jakieś poważne ruchy polityczne się dzieją w tym świecie po to, żeby tam koło władzy się toczyło i tak dalej. I to jest takie, że tam na końcu się i tak... Okej, zupełnie nie tego się spodziewałem od tego serialu i wydaje mi się, że twórcy też zupełnie nie w tą stronę przez większość sezonu szli, żeby na końcu zmienić jakby zupełnie podejście do całej historii, którą opowiadają, co nie? I do jakby do ciężaru emocjonalnego i no w ogóle do ciężaru problemów podejmowanych, co nie? No nie robi się 7 odcinków, z których nic nie pamiętasz, po to, żeby na końcu zrobić 3 odcinki politycznej dramy, w której się dzieją prawdziwe śmierci, zwroty akcji. I ja tak siedzę... tak... Czyli nie polecasz? Nie, raczej nie. To jest takie 6 na 10. Jakby Boże, obejrzałem to, bo to zrobił McGaring, czy Growing, czy jak on tam. Wydaje mi się, że Gering, że dobrze mówisz. Też mi się tak wydaje, ale Gering... Były takie urządzenia magiczne. Mam jakby wewnętrzną obawę przed nazwaniem kogokolwiek Gering, więc... Kiedy wychodzi Bożek? Zaraz jakoś, nie? Tak. Jednak źle powiedziałem, ma Grening. Grening, okej. Okay. Tak.
I jakby i obejrzałem go tak siłą rozpędu, jako że to on stworzył. I to nie jest tak, że się jakoś strasznie nudziłem, ale z drugiej strony właśnie to jest takie 6 na 10, co nie takie, że oglądasz, a później sobie myślisz, że tak w zasadzie to po co to oglądałem. Tak, zaraz wychodzi Bojack. Chyba w październiku mi się wydaje. No jakoś wrześniu, październik. Wrześniu, tak. Właśnie, faktycznie. Woo! Ja z takich rzeczy robię znowu podejście do Expanse. Nie wiem tak do końca czemu tak naprawdę to robię. I wiem, że czego, bo ty sobie się maila, że to jest w ogóle najlepszy serial science fiction ever. Bo nie, i trochę tak pomyślałem, że chcę w swoim życiu jakiegoś serialu science fiction o stanach kosmicznych. I z dobrych wiadomości obejrzałem wczoraj 6 odcinek, więc jestem dalej w Expanse niż kiedykolwiek i trzymam się. Tak, podobno 5 pierwszych jest bardzo kiepski. Jest po prostu tak nudny ten serial. Jezus, czemu wy sobie to robicie? No bo wszyscy mówią, że... Bo ktoś musi, Iga! Bo ty tego nie robisz, a ktoś musi. Wszyscy mówią, że później jest zajebiste. Ja te 6 odcinków, co ja już kurwa 4 razy oglądałem, więc kurwa wyobraź sobie, że po raz... Wiesz, to jest mega nudne, a po drugie oglądam to 4 raz albo 5. Ja po prostu nie był to najbardziej... A nie myślałeś o tym, żeby tym razem robić notatki, żeby jak będziesz miał następne podejście już nie oglądać tych pierwszych odcinków? Może tak, nie wiem, ale dla mnie bardzo ważne jest... To brzmi tak najgorzej. Wiesz co, dla mnie bardzo ważne jest, jak oglądam takie rzeczy i, albo gram w gry, dlatego też jak do gier wracam po bardzo długim czasie, swoją drogą wróciłem do Assassin's Creed Unity i też go zaczynam po raz trzeci. Bo uwieram... To jest świetny pomysł, uwieram, co może pójść nie Dominik, tak. Dominik ogólnie teraz jest w takiej kwestii odkrywania siebie. Uwiera mnie to, że jest to jedyny Assassin z tych głównych, wątku, którego nie skończyłem. Ale co, chcesz zobaczyć, Assassin's Creed Unity na trzeźwo też jest dobre. No i ten, i zgubiłem wątek teraz. Aha, i dla mnie bardzo ważne jest może nie tyle, żeby wiedzieć, co się działo, to żeby być w takim... Mindsetie, żeby być w tym, żeby być w tym świecie, żeby czuć się ten... I nie jestem w stanie tego osiągnąć wchodząc w połowie, więc musiałem zacząć od nowa. A rzeczy, które... Jestem w stanie tego osiągnąć wchodząc w połowie. A rzeczy, które mnie śmieszą, to szybko powiem, że śmieszy mnie myślę, bardzo... Myślę, że dużo ludzi jest w stanie się utożsamić. Śmieszy mnie bardzo gra The Messenger, w którą zacząłem grać w tym tygodniu. Powiem, że w ciągu pierwszych... No w tej chwili jakieś 2 godziny w nią grałem, więc jeszcze trochę mało, żeby jakieś tam super osądy wydawać, ale bawię się naprawdę dobrze. Szczególnie, że to jest taka dwuwymiarowa retro... Klasyczna bardzo, przynajmniej przez połowę gry, taka platformówka akcji, taka zaczęciówka platformówka. Z takim Celeste? Z takim bardzo responsywnym sterowaniem. Nie, bardziej jak Shovel Knight i jest też graficznie bardzo podobny do Shovel Knight. Ludzie do Shovel Knight tego porównują. Niech wszyscy grają w Celeste. Ludzie porównują do Shovel Knighta i jako, że mnie ominęły te wszystkie gry, to się super dobrze bawię, ja to się bawię jak mops, naprawdę. Jestem zadziwiony tym, jak po prostu mam fan frajdy zasykania tym ludzikiem, naciskania guziczków i tam zabijania tych ludzików. Trzeba, to jest bardzo solid. I jest naprawdę śmieszna ta gra. Znaczy, przez pierwsze 40 minut chyba ze 3 razy tak zaśmiałem w głos, bo ten nie wiem, czy ty gadałeś z tym typkiem, z tak. Takim sklepikarzem historyki, który opowiada, są tak zajebiste, że ja się nie mogę doczekać, jak pójdę do... Jak muszę, bo ja muszę blokować takie historyki, które są... On takie przypowiastki opowiada, które są zupełnie niezwiązane z grą, ale one są tak śmieszne, że się po prostu nie mogę doczekać, aż do niego dojdę i kolejny. Również ten duszek, który cię reanimuje, jest dosyć śmieszny, ma tam tak, komentarze. Tak, jest taki duszek i to typ mówił, że ta gra właściwie nie kara za umieranie, po prostu cofa cię do checkpointa i musisz kawałek przejść dalej, ale masz takiego duszka, który z tobą lata, który jakby jest takim, pokazuje ci, że jesteś słaby i on tak mówił, że właśnie jak będą tak. Streamerzy... Have you tried jumping? Takim grze o skakaniu. A w Piekuniku był taki też duch, który tak... A to nie wiem, to nie kojarzę. Nie grałeś w Pikuniku? Grałem w Pikuniku, ale może? Tam nie umarłem ani razu. Nie, tam w tutorialu był duch. Postawiam sobie próbę, jak wiele tytułów innych gier może rzucić w trakcie rozmawiania o tym Messenger. Nie, no przepraszam. Ale naprawdę jestem, tak mówię, no jestem zadziwiony tym, jak fajnie mi się gra w tej jest grze. Spoko. Jest spoko, ale na razie... Jest na Switcha. Tak, chyba jest na Switcha. Dobra. Jest albo będzie, jeżeli jeszcze nie. Na razie mam takie wrażenie, bo ja, Dominik mówi, że rzadko gra w takie gry, ja właśnie stosunkowo staram się grać w takie gry. Mhm. I na razie mam takie wrażenie, że brakuje mi jakiegoś oryginalnego podejścia. No jest to skakanie, nie? Tak, no ale to nie jest jakaś rewolucyjna technika, taka, która by zmieniała podejście do skakania, że musisz nacisnąć najpierw uderzyć w coś, a później skoczyć. No i czekam cały czas, bo tak jak ty, mniej więcej 2 godziny wbiłem na razie i czekam cały czas na ten zwrot akcji, kiedy ona z 8-bitowej stanie się 16-bitową. Chociaż... Tak? Jaka gra, Iga? Nic nie staje się podobno po około 4 godzinach? Tak. A po mniej więcej 10, bo to w ogóle gra na 20 godzin. A po około 10 się zmienia w Metroid 2, nieco podobno i szkodzi. Tak, no i właśnie tym chciałem zakończyć, że tak, że recenzje mówią, że... Ale są raczej pozytywne. Tak. Są raczej pozytywne i na pewno wrócimy do tej gry, jako obaj pogramy w nią więcej. Dobra.
To tyle. Cześć. Cześć. Pa.